Sierżant Stubby był psem i nieoficjalną maskotką 102 Pułku Piechoty Stanów Zjednoczonych i został przydzielony 26 Dywizji Piechoty podczas I wojny światowej. Służył przez 18 miesięcy i brał udział w 17 bitwach na froncie zachodnim. Uratował swój pułk przed niespodziewanym atakiem gazu musztardowego, odnalazł i pocieszał rannych, a podobno raz złapał niemieckiego żołnierza za siedzenie spodni i trzymał go tam, dopóki nie znaleźli go amerykańscy żołnierze. Stubby został nazwany najbardziej utytułowanym psem bojowym Wielkiej Wojny i jednym psem, który został nominowany i awansowany na sierżanta poprzez walkę. Stubby jest tematem filmu animowanego z 2018 roku. Wojtek, niedźwiedź syryjski, adoptowany przez żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim, dowodzonym przez generała Władysława Andersa. Wojtek brał udział w bitwie o Monte Cassino. W jednostce nadano mu stopień kaprala. W sierpniu 1942 roku niedźwiadek został podarowany 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Niedźwiadek nie umiał jeszcze jeść i żołnierze karmili go zmieszaną z wodą skondensowanym mlekiem, z butelki po wódce i skręconego ze szmat smoczka. Podobno z tego powodu Wojtkowi na zawsze pozostało upodobanie do napojów z tej butelki. Miś został oficjalnie wciągnięty na stan ewidencji 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, z którą to jednostką przeszedł cały szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, a po demobilizacji do Wielkiej Brytanii. Bing był psem, który w 1947 roku otrzymał medal Dickinsa od Ludowej Przychodni dla Chorych Zwierząt za odwagę w służbie podczas II wojny światowej, krzyżówka rasy alzackiej i Collie. Bing został przekazany armii w 1944 roku, kiedy jego właściciele, rodzina Fetchów z Loughberry w Leicestershire, nie była w stanie go karmić z powodu racjonowania żywności. Bing został przeszkolony do lokalizowania wroga i ochrony personelu wojskowego i służył we Francji do września 1944 roku. 24 marca 1945 roku Bing wraz ze swoim nowym dowódcą, kapralem Jackiem Weltonem, spadł z Ren i brał udział w operacji Versity, operacji Plunder i natarciu na Niemcy. Po wojnie wrócił do rodziny Fetchów. Po jego śmierci w 1955 roku jego skóra i futro zostały zmontowane na pokaz, podczas gdy reszta jego szczątków pochowano na cmentarzu PDSA Animal Cemetery, Ilford, Essex. Sierżant Reckless, odznaczony koń bojowy, który miał oficjalnie stopień wojskowy Stanów Zjednoczonych, był klaczą hodowli koni mongolskich. Stamy dla koni wyścigowych została kupiona w październiku 1952 roku za $250 od koreańskiego chłopca stajennego na torze wyścigowym w Seulu, który potrzebował pieniędzy na zakup sztucznej nogi dla swojej siostry. Szybko stała się częścią jednostki i pozwolono jej swobodnie wędrować po obozie, wchodząc do namiotów Marines, gdzie spała w zimne noce i była znana z chęci jedzenia prawie wszystkiego, w tym jajecznicy, piwa, Coca-Coli i raz żetonu do pokera o wartości około $30. Służyła w licznych akcjach bojowych podczas wojny koreańskiej, niosąc zaopatrzenie i amunicję. Smoky, Yorkshire Terrier, był słynnym psem bojowym, który służył podczas II wojny światowej. Ważył tylko 4 funty, 1,8 kg i miał 180 mm wysokości. Smokiemu przypisuje się rozpoczęcie odnowienia zainteresowania niegdyś mało znaną rasą Yorkshire Terrier. W lutym 1944 roku Smoky został znaleziony przez amerykańskiego żołnierza w opuszczonym okopie w dżungli Nowej Gwinei. Przez następne 2 lata Smoky przedzierał się przez resztę wojny i towarzyszył kapralowi w lotach bojowych na Pacyfiku. Podczas swojej służby Smoky spał w namiocie Williama na kocu zrobionym z zielonego filcowego obrusu na stół. Dzielił się racjami żywnościowymi Williama i od czasu do czasu puszką spamu. Judy, suka rasy Pointer, maskotka brytyjskiego Royal Navy,
W czasie II wojny światowej Judy była jedynym psem oficjalnie uznanym przez Cesarską Armię Japońską za jeńca wojennego. Po wojnie została odznaczona medalem Dickinsa. Urodzona w Szanghaju w 1937 roku, karierę wojskową rozpoczęła jako maskotka kanonierki HMS Gnat. W późniejszym czasie przeszła na pokład innej kanonierki HMS Grasshopper. W sierpniu 1942 roku, po upadku Singapuru, Grasshopper usiłował przedrzeć się na Jawę, ale został przechwycony przez japońskie samoloty i trafiony trzema bombami zatonął. Część załogi wraz z Judy uratowała się. Judy pomagała niektórym członkom załogi przepłynąć na brzeg bezludnej wyspy, a już na wyspie odnalazła źródło wody pitnej. W Anglii Judy zyskała znaczną popularność. Jako jedyny pies została członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych. Her Ami, gołębica szkolona przez amerykańskich hodowców, podarowana później przez brytyjskich hodowców żołnierzom Korpusu Łączności Armii Stanów Zjednoczonych, służącym we Francji podczas I wojny światowej, sławiła się przekazaniu wiadomości pozwalającej ocalić 194 żołnierzy zgubionego batalionu, mimo że odniosła w drodze poważne obrażenia. W październiku 1918 roku została wtedy częściowo oślepiona, ranna w pierś i utraciła jedną nogę. Padła w wyniku poniesionych obrażeń. W czerwcu 1919 roku odznaczona została Krzyżem Wojennym. Her Ami była jednym z około 600 gołębi w posiadaniu Korpusu Łączności Armii Stanów Zjednoczonych, służących we Francji podczas I wojny światowej. Dostarczyła 12 ważnych wiadomości w sektorze amerykańskim pod Verdun. Baśka Murmańska, niedźwiedzica z gatunku niedźwiedzia polarnego, przygarnięta w północnej Rosji, a następnie przejęta na stan do batalionu Murmuńczyków dowodzonego przez pułkownika Juliana Skokowskiego. Batalion ten był odpryskowym oddziałem działającym w rejonie Murmuńska, pierwszy korpus polskiego generała Józefa Dowbora Musińskiego. Była to oswojona, łagodna niedźwiedzica, z którą bawiły się nawet dzieci żołnierzy oddziału. W batalionie przydzielono jej opiekuna, najprawdopodobniej Feliksa Miszona, podoficera byłej armii carskiej. Wraz z resztą oddziału brała m.in. udział w defiladzie w 1919 roku w Warszawie na Placu Saskim, wzbudzając sensację tym, iż w odpowiednim momencie zaczęła iść na dwóch łapach i zasalutowała przed naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim, w ślad za resztą żołnierzy, a następnie podczas powitania podała mu łapę. Zginęła jeszcze tej samej zimy, niedługo po przybyciu do Modlina.